что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен рискнуть. Стację ciemną okupowali faszyści. Co do tego nie miałem wątpliwości, lecz Ulman powiedział, że będzie tam na mnie czekał. Musiałem podjąć ryzyko. Witajcie kochani na kanale GodsMinion. Lecimy dalej z tematem. Zapraszam was do oglądania. Выходи! Тогда не больно убьем! Załatwione. A co tak długo? Co wam tyle zajęło? Gdzie Paweł? Czy on? Dobra, później. Coraz gorzej, faszyści dosłownie zajęli stację. Musisz sobie radzić sam, przykro mi. Ale gdyby ci się udało wyłączyć generator, łatwiej będzie się przekraść obok strażników. Masz. Вот возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. Ale ja mam taką broń, więc... Dobra, weźmy. Dobra. Więc mamy iść. To jest... Как семья? По папе скучаю. Твоя-то как? Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. Nie wiem, od tygodni ich nie widziałem, a teraz utknęliśmy. Komu to wszystko potrzebne? O. No świetnie. No trudno. O kurde! Aj! Wejście smoka, słuchajcie, wejście smoka. Wczytujemy punkt kontrolny i lecimy jeszcze raz z koksem. A co tak długo? I gdzie Paweł? Неужели он? Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Добра, я буду ждать этого. Тебя в заброшенном туннеле к полису. Как семья? Как там родина? По папе скучает. Тески за татом, а твои? Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. А теперь мы тут застряли. Ты их месяц не видел. Точно. Кому все это? Кому то всё потребно? Ага. А кто будет детей твоих кормить? Может, штурмбанфюрер? Может, штурмбанфюрер будет кормить твоих детей? Может, лучше забрать родину до Ханзы? Взять семью да сбежать на Ганзу. Не ты первый, кто об этом думал. Их всех повесили. Это первый, кто бы о том мечтал, пробовал. Ублюдки. Zobaczcie, dziennik tu jest. Wiemy. Nie. Grubo. O kurde. Grubo.
mi tu granatów nie używaj. Потери! У нас потери! Несем потери! У нас потери! Добра. Ох, сука, крыша! Еще есть. Нашего убил! Нашего подстрелили! Dobra, są. O kurde, nie. Sobie tą maskę wymienić, bo powiem wam, że przestraszyłem się. O, oberwał. Się przeszli. Я вижу. И скажу прямо в лицо. Я. Нет. Я тебе покажу. По другой стороне. Pijany, kurde, ten kościół. Też opowieść o metrze 2 i niewidzialnych obserwatorach. Kto jest? Leżeć. Kurde. Fajny dialog był. Co, dam się zabić, żebyście posłuchali tego dialogu, bo to ciekawe te. Zobacz, jaki debil. Widzieliście to? Podeszliśmy do niego. Dzień dobry. Tego Minion, zapraszamy na kanał. Nasza opowieść o metrze 2 i niewidzialnych obserwatorach? Nie.
słyszałeś o Ragnaroku, ostatniej bitwie bogów, no to Metro 2 jest miejscem, w którym schronią się bogowie radzieckiego panteonu, jeśli zwyciężą siły zła. Legendy mówią, że Metro 2 spoczywa ukryte głęboko pod tym metrem. O. Dobra. Aj! Widzieliście? Rozwalił nas. Dobra, to jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Zobaczmy, co wyjdzie. Dobra, ten początek słyszeliście, ja po prostu przejdę. Co? Znowu? Jak to? Kurde. Kurczę no. Czemu on się obudził? Nie, go trzeba palnąć w łeb chyba, wiecie? Trzeba palnąć w łeb, gasić światło. Chciałem go puknąć. Mamy zaliczone to pozytywne, którego nie ten. Stracił przytomność, okej. Метро 2 – убежище советских богов на время Рагнарока, если силы зла одержат верх. Наш обычный метро для старых. Trzeba ukryte głęboko pod tym metrem. Tu jest metro dla owieczek, a metro 2 jest dla pasterzy i ich psów. Dawno, dawno temu pasterze stamtąd pilnowali swego stada, ale z czasem ich siła osłabła i owieczki się rozproszyły. Obydwa światy łączyły jedne wrota. W miejscu, w którym teraz czerwona szrama przecina mapę. Lecz coś się wydarzyło i brama do metra 2 została zamknięta na wieki. Ci, którzy tu żyją, zapomnieli o metrze 2, traktują je jako mit, a ono wciąż istnieje, mimo że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Kurde. Aj! No słuchajcie, sami chcieliśmy taki wysoki poziom trudności, no ale co zrobić? Szkoda, że nie można samemu zapisywać gry. Wiecie, po cichu to przejść, jeszcze w dodatku zaliczyć całą tą historię. Метро 2 – убежище советских богов на время Рагнарока, если силы зла одержат верх. Наш обычный метро для стада. Метро 2 – для пастухов и их псов. В начале начал, когда пастухи не утратили еще власть над стадом, они правили отсюда. Но потом их сила иссякла, и овцы разбрелись. Только одни врата соединяли эти два мира. И если верить преданиям, Słuchamy tego dalej. Potem происходи нечто, от чего выход в метро 2 закрывается на веки. Живущие здесь. Więc się udało w miarę bezpiecznie tutaj dojść. I samo существование метро 2 становится чем-то мифическим. Cały czas nas otacza. Jego tunele splatają się z naszymi, jego stacje kryją się za ścianami naszych. Te dwa metra są nierozłączne, a ci, którzy wierzą, że pasterze nie mogli od tak porzucić swego stada, twierdzą, że oni wciąż nad nami czuwają, kierują każdym naszym krokiem, lecz z ukrycia. I na tym właśnie polega wiara w niewidzialnych obserwatorów. Naszym
Это и есть игра в невидимых наблюдателей. Но почему они не хотят, чтобы простые... А чему не хцą, żeby ludzie ich... Po pierwsze, owieczki zgrzeszyły, odwracając się od pasterzy w chwili ich słabości i odkąd metr dwa oddzieliło się od naszego świata, pasterze przeszli swoistą ewolucję. To już nie są ludzie, to istoty wyższego rzędu, których logiki nie umiemy pojąć. Dzięki swej mocy mogą wszystko zmienić, mogą nawet przywrócić ten piękny świat, który utraciliśmy, lecz my się zbuntowaliśmy przeciw nim i dlatego już nie kierują w nasz los. Wciąż jednak istnieją wszędzie. Dookoła, wszechwidzący, dopiero gdy odpokutujemy za grzechy, objawią się nam i oferują i zaoferują pomoc, wtedy dostąpimy zbawienia. Tak właśnie twierdzą ci, którzy wierzą w niewidzialnych obserwatorów. No i właśnie to jest właśnie ta potrzeba ludzkości, żeby mieć jakiegoś odkupiciela. Zresztą wielu jest fałszywych odkupicieli i ludzkość upatruje się wybawienia nie tam, gdzie powinni. Ciekawa legenda. Dobra, mamy zaliczone. Czy tutaj? O, mamy lepszą maskę. Kurde, te dźwięki. A tu dopiero. Mamy dwa dzienniki, teraz wam odczytam. Wszyscy jesteśmy okryci nieprzeniknionym pancerzem. Nawet po zdjęciu kurtki, nawet po rozebraniu się do naga, wciąż mamy na sobie zbroję okrywającą nas od stóp do głów. Boimy się otworzyć na innych, pokazać uczucia, boimy się, że ktoś pojmie nasze myśli. Ukrywamy twarz pod maską gazową, ale pod nią kryje się jeszcze kolejna maska. Ullman, ten niepoprawny optymista, żartowniś i lekkoduch. Jego prawdziwą twarz ujrzałem tylko raz, gdy zginął jego przyjaciel. Zobaczyłem, jaki jest śmiertelnie zmęczony, desperowany. Przez jakąś sekundę, chwilę później, pancerz był znów na miejscu, a on był sobą. Zabawnym i wyluzowanym gościem. Nie próbowałem więcej go nakłonić, by się otworzył. Tak się nie robi tutaj w metrze. Ja w każdym razie na pewno nie zrobię tego przed nikim. Metro zabija wiarę w cuda, ale w zamian uczy obywać się bez nadziei. Mimo to, bez powołania się na cud, nie umiem wyjaśnić, jak udało mi się odnaleźć drogę wśród labiryntu ciemnej, wypełnionej tłumem nazistów. Zupełnie jakby mnie ktoś prowadził. To moja głupia nadzieja, która nie chce zdechnąć, a może tak chciał los.
Artiom, stary, udało ci się. Wejdź tutaj i odpocznij. Za chwilę. Idziemy i idziemy. Skoro my będziemy w polisie. Wkrótce dotrzemy do polis. Wkrótce. To nie proste mutanty, to nie są zwykłe mutanty. To coś innego, dużo gorszego. Straszny. Strach. Jesteśmy słabi. Przerażenie. Nawet dzieci znienawidzone przez rodziców starają się ich kochać i zrozumieć. My też chcemy was zrozumieć i wam pomóc. Artyom, biegnij! Chcemy pomóc! Straszna wieść, da? No straszne nie, dywie, ale to nie większe zło niż dajemy na to ogień. Agnia. Wszystko zależy od punktu widzenia. Zanim zgrania. Wydasz osąd, postaraj się zrozumieć. Ruszajmy, tu nie jest bezpiecznie. Прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Trudno opisać. Kochani, udało się nam przejść do następnego rozdziału. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Dobra. Tak się zastanawiam, czy kończyć. Kończyć tą misję, czy jeszcze nie? Dobra, może zacznijmy jeszcze jeden odcinek. Ciężko opisać, co w tym momencie czuję. Wyczerpanie? Owszem, ale też radość. Udało mi się. Gdy tylko dostarczę wiadomość Huntera, potężniejsi i mądrzejsi ode mnie zatroszczą się o ratunek dla mojej stacji. A moja misja dobiegnie końca. No dobrze. Zacznijmy. Rozdział 5. Nadzieja. Ej wy na drużynie, wyłączyć silnik, nie ruszać się. Nazwiska. To my, faszyści, przybyliśmy zająć waszą stację. Ulman, to ty? Ciesz się, że nie ma tu Pietrowicza. On słabo zna się na szartach. On jest z północnej granicy. Eskortuję go do czarnej. Dobra, właśnie. Właśnie, no. Wjeżdżamy. Ojejku, świetna gierka, naprawdę. Oj, nie wiem, czy zauważyliście poprawę jakości. To dzięki uprzejmości mojego przyjaciela, widza, no i też youtubera, Noka. Dziękuję i wielkie pozdrowienia dla ciebie. Mam nadzieję, że dobrze się bawisz na metrze. No dobra, idziemy. Ty
пошли. А хоч. Не могу там? Не могу. Ступай своей дорогой, добрый молодец. О, мамы dziennik. Добро пожаловать в полис. Witajcie w polis, kapitanie Krasnow. Daleką drogę przybyłeś, młody człowieku? Skąd dokładnie jesteś? A to do mnie gada. Он с ВДНХ. Jestem z Wognu. A он из Wognu. A он co, zapomniał języka? Kapitanie, dzieciak pierwszy raz w życiu jest w polis. Drodzy, tutaj przeszedł istne piekło, a ma dostarczyć młynarzowi wiadomość od Huntera. Dajcie mu więcej spokoju. No dobra, już dobra, przebierzcie się. Tam są ciuchy. Przed możecie tu zostawić. Nic mu nie grozi, potem będzie lśnił czystością. Спасибо. Odsapnij sobie Artyom, a ja poszukam młynarza. Mam nadzieję, że nie wyszedł gdzieś. A tak przy okazji, nie zapomnij się porządnie wyszorować w holu, Ulman. Nie zapomnę z rzędu. Wolisz mieć dwugłowe dzieci, głąbie? Idiot. Idiot. Kupię. Musimy zrobić zakupy amunicyjne, to na pewno. Przedaj te kulki. Potrzebujemy to kupić. Nie, ja to kończę. To potrzebujemy, to możemy sprzedać. To możemy kupić. Można tego więcej? Да у тебя уже барахло из кармана вываливается. Явно подползает все. Аж нет. Что? Помогает от всего. Бери, бери. Мамы. Фильтры. Хороший выбор. Где он есть? Пане полковник, отмашировать. Артем? Артем? Где ведомость от Хантера? Сюда. Спецпредложения, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Мияо час и мияо час. Розмова się nie kleiła. Все ясно. Rozumiem. Спасибо, что dziękuję, że dostarczyłeś to do polis. Wykazałeś się sporą odwagą. Zawołam posiedzenie nadzwyczajne, kiedy cię wezmą. Zdasz raport z całej sytuacji. Wszyscy członkowie Rady proszeni są o stawienie się w sali posiedzeń. Powtarzam, wszyscy członkowie Rady powinni udać się do sali posiedzeń. Prowadź chłopaka do sali posiedzeń. Nie no stary, dlaczego do cholery musisz zawsze tyle chlać? Ja musiałem. Pal się ze strońcu, nie masz nic lepszego do roboty? Kurde, lepiej. Masz, zagraj. Tak jasne, ilekroć chlasz się w trupa, to ja muszę cię nosić. Mam lepsze rzeczy do roboty. Nie no, sorka. Dobra, idziemy stąd. Gadają o głupotach. Нормально так накатили, только шурачки не лазили. Ага, не лазили они. Да вы ж на постой, говно. О. Ну не суть. Короче, мне набухали. Чекай, зараз. Сюда нельзя. Зона особой опасности. Эксперименты проводите? Ну все, типа, две отдачи. Видишь? Ну так вот. Стация была бы для меня, не? Бым мог себе тут половить. Ты уже в туннеле. Dobra, idziemy. O kurde. Rozmowy toczyły się przez długie godziny. Artyom czuł znużenie, ale wiedział, że musi dopiąć tę sprawę do końca. Nie do wiary. Artyom, jestem w szoku, że Rada odmówiła waszej stacji pomocy. Wstyd mi za ich tchórzostwo, to ty pokazałeś, co znaczy odwaga. Ale polis to nie całe metro. Znajdą się ludzie, którzy staną do walki z zagrożeniem, jakie niosą cienie. Słuchaj uważnie. W pobliżu miasta stalkerzy znaleźli kilka baz rakietowych w dobrym stanie. Część z nich pewnie można uruchomić i wystrzelić pociski w cienie. Problem w tym, że trzeba je ponoć wystrzelić z centrum dowodzenia D6, ale nie wiem, gdzie ono jest, się znajduje, ani nawet czy wciąż działa. Wiemy jednak, gdzie można zdobyć takie informacje. Na powierzchni znajdują się ogromna biblioteka. Zabezpieczcie miejsce. Ale jest niebezpieczne miejsce, ale jest tam tajne archiwum wojskowe. Musimy się tam udać. Teraz się rozdzielimy, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Wyjdziesz na górę. Tutaj już to załatwiłem. Będę na ciebie czekał przed wejściem do biblioteki. Artyom, uważaj na siebie.
Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Еще одно. Гдy będziemy wracać, udamy się prosto do bazy Sparta. Tam spotkamy się z moim Stalkerem. Двинули. O, tu jest. Zobaczcie, tu mam. Dobra. Chyba tego nie czytaliśmy, nie? To przeczytam wam całość. Odkąd tylko pamiętam, zawsze marzyłem o wizycie w Polis. Ciężkie, beznadziejne życie pod ziemią potrafi człowieka wyczerpać. Zmienić go w dzikusa lub bestię. Tylko mieszkańcy Polis umieją wciąż zachować podobieństwo do wielkiej rasy ludzkiej, która w przeszłości władała tą planetą. Polis to azyl dla naukowców, akademików i artystów. Tych, którzy na innych stacjach musieli czuć się bezużyteczni. To ostatnia cytadela cywilizacji i kultury. W metrze krążą opowieści o tym, jak światło elektryczne pozostaje tam włączone za dnia i w nocy. Tak jak w naszej przeszłości, która nigdy już nie wróci. Polis pełniło wszystkie moje najśmielsze oczekiwania. Obszerna, lśniąca, wyczyszczona do perfekcji, prawdziwe podziemne miasto. Te cztery stacje połączyły się z sobą, tworząc jakby salę starożytnych świątyń, które widziałem w starych książkach. Czuję się tutaj taką niewiarygodną energię. Można wręcz uwierzyć, że ludzkość jeszcze kiedyś powstanie z klęczek. Jeśli w metrze jest w ogóle jakaś siła zdolna obronić Wogn przed cieniami, nie mogę zamieszkać nigdzie indziej. Dalej. Kto jest autorem tego głupiego i nadętnego powiedzenia, że wraz z siłą otrzymuje się też odpowiedzialność? Myślałem, że Polis to najpotężniejsza siła w metrze, strażnicy uzbrojeni po zęby. Nieprawdopodobna estyma wśród wszystkich frakcji i stacji. Nieprzebrane zapasy żywności, amunicji, bogactwo i dobrobyt. Polis to oś wszechświata. Najwyraźniej jednak to centrum nie przejmuje się ani trochę losem jakiejś stacyjki na peryferiach. Rada nie chciała nawet marnować czasu na wysłuchanie nas. Gdy z oporami zgodzili się w końcu na to, ograniczyli się do przybycia pieczątki. Odrzucono na rozpaczliwej prośbie Wognu o pomoc. I odrzucono w ten sposób nie tylko moją prośbę. Przecież wraz ze mną składał ją Miller, dowódca Stalkerów. Myślałem, że to koniec. Gdyby nie Miller i jego ludzie, Stalkerzy nie bez powodu zwani są zakonem. Tworzą prawdziwy zakon rycerski. Państwo w państwie, braterstwo ludzi związanych przysięgami, które cenią ponad własne życie. Stalkerzy poprzysięgli chronić mieszkańców metra przed każdym zagrożeniem, bez względu na to, jaką zamieszkują stację i w co wierzą. Kochani, w tym momencie zakończymy ten odcinek. Dziękuję wam